pewnie też czas na pytania później, tak? Proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niespełna miesiąc dzieli nas od piątej rocznicy tragedii smoleńskiej i zapewne Państwo obserwujecie i od samego początku najprawdopodobniej śledzicie wszelkie poczynania władz, jak również to, co robią niezależni eksperci, to, co robią rodziny, które się zaangażowały w wyjaśnianie przyczyn tragedii smoleńskiej. Jak widzicie Państwo, te drogi nasze są zupełnie rozbieżne. Mianowicie czynniki oficjalne uważają, że to był zwykły wypadek, że wszystko zostało już powiedziane, wszystko zostało dogłębnie wyjaśnione, żadnych wątpliwości w sprawie nie ma. Została powołana ekipa do tłumaczenia z polskiego na nasze pod przewodnictwem pana Laska, która to ekipa nie zajmuje się żadnymi badaniami, a jeno tylko tłumaczeniem tego, co już wcześniej powiedziała pani Anodina, czy powiedzieli tak zwani eksperci zespołu pana Millera. Drodzy Państwo, nie jest jednak tak różowo i tak wesoło. Wiemy doskonale, że ten obraz, który się wyłania z badań, które zostały wykonane i ekspertyz przez niezależnych ekspertów, wyłania się obraz całkowicie przeciwny. Niestety jedyna tak naprawdę logiczna wersja to jest ta wersja, której tak strasznie władza się bała, której ta władza od pierwszych minut po katastrofie nie chciała dopuścić, bo jak pamiętam doskonale, na 40 minut po katastrofie mówiono już o błędzie pilotów i wykluczano wszelkie kwestie związane z zamachem. Słowo zamach przez ostatnie 5 lat w Polsce stało się słowem tabu. Używanie tego słowa w kontekście tragedii smoleńskiej stało się przyczyną do tego, żeby nazywać ludzi, którzy taką wersję dopuszczali, oszołomami, sektą oraz wszelkimi innymi możliwymi inwektywami. Dziś jednakowoż widzimy, że ta właśnie wersja to jest wersja najbardziej prawdopodobna i póki co nie ma ona żadnej alternatywy. Łącznie z tym, drodzy Państwo, że mamy podważone badania CLKP na temat właśnie materiałów wybuchowych, tu się sprawy ślimaczą, tutaj sprawy są cały czas utrącane, w jakiś sposób przeciągane, mamy duże utrudnienia w dostępie do wszelkich materiałów. Drodzy Państwo, najprościej rzecz biorąc, no, patrząc na tak zwany chłopski rozum, 5 lat niedługo minie. W Polsce nie mamy podstawowego materiału dowodowego. Rosjanie nie zwrócili nam kraju. Nie zwrócili nam oryginałów czarnych skrzynek. Drodzy Państwo, pozbawiliśmy się sami możliwości zbadania ciał poległych zaraz bezpośrednio po tragedii. Nieliczne ekshumacje zostały wykonane wskutek tego, że po prostu było podejrzenie o zamianę ciał, która się zresztą w większości przypadków niestety potwierdziła. Mało tego, drodzy Państwo, medialnie zamiana ta przykryła całkowicie wszelkie inne aspekty merytorycznego badania tego materiału. Mianowicie media skupiły się tylko i wyłącznie na tym właśnie aspekcie, a nikt nie wspomina o tym, że sekcje, które w tych kilku przypadkach zostały zweryfikowane, są całkowicie niezgodne z tym, co opisywali Rosjanie, więc podważają całość, moim przekonaniu, tego materiału rosyjskiego. Drodzy Państwo, w świetle tych dziwnych przypadków można zakładać, że właśnie ta wersja o zamachu jest tą wersją najbardziej prawdopodobną. Ponieważ w jakim innym przypadku komuś zależałoby
na tak skrzętnym niszczeniu dowodów, ukrywaniu dowodów. Drodzy Państwo, niestety, my, mówię o rodzinach, tych, którzy się angażują w tą sprawę, mamy już swój obraz, myślę, że podobnie jak Państwo, ten obraz jest jednoznaczny. Dzisiaj sprawa polega na czymś zupełnie innym, a mianowicie na zebraniu materiału do postępowania procesowego. I tutaj rzeczywiście sprawa może być bardzo trudna, ponieważ przeciwnik zadbał o to, żeby można było te wszystkie materiały próbować podważyć. Ale, drodzy Państwo, my to doskonale pamiętamy z naszej historii najnowszej. To jest przecież kalka postępowania w przypadku Katynia. Tam też mieliśmy komisję fałszywą, która fałszywy obraz promowała, która ten obraz przedstawiała światu. I zdajemy sobie sprawę, że nie ma w tej chwili klimatu politycznego na świecie, żeby tą sprawę można było z pomocą międzynarodową wyjaśnić. Ale myślę, że ten klimat się zmienia. Bo, drodzy Państwo, pamiętacie doskonale, jak po tragedii media mainstreamowe wyśmiewały tych, którzy śmieli mieć wątpliwości i mówili, no przecież któż mógł mieć jakiekolwiek powody do tego, żeby tego zbrodniczego czynu dokonać. Że mamy przecież wokół samych przyjaciół. Gdzież oni dzisiaj są? Gdy widać jak na dłoni, że pan prezydent Kaczyński był politykiem bardzo niewygodnym w tej części Europy, mogącym bardzo wiele zmienić. Mimo, że Polska z całą pewnością nie zalicza się do pierwszej ligi graczy światowych, politycznych, to jednak w tym niezwykle ważnym rejonie świata, jakim jest Europa Środkowa i Wschodnia, ten głos Polski za sprawą mocnego polskiego prezydenta był niezwykle ważny. Drodzy Państwo, również dzisiaj w kontekście obecnej sytuacji politycznej widzimy, jak bardzo potrzebny jest nam przywódca, prezydent, który będzie reprezentował polską rację stanu. Niestety nie sądzę, żeby takim przywódcą mógł być pan Komorowski, który swoją prezydenturę zaczął od zwalczania krzyża na krakowskim przedmieściu. My doskonale pamiętamy, jak się zachowywał i co robił. Pamiętamy również te scenki bardzo dla nas bolesne, kiedy przylatywały trumny naszych najbliższych. I jak wtedy wyglądał i jak się zachowywał i pan Komorowski, i pan Kuski. I drodzy Państwo, nie będę już tego opisywał, ale spójrzcie na to. Przypomnijcie to sobie. Dzisiaj przypomnijcie to sobie po 5 latach, kiedy ten sam pan prezydent staje się gołąbkiem pokoju i inicjatorem zgoda i bezpieczeństwo budowy pomnika w centrum Warszawy. Przecież Platforma Obywatelska ten pomnik już postawiła na Powązkach straszną betonową sztabę przełamaną. Ja nazwałem ten pomnik symbolem rozłamu narodu polskiego. Drodzy Państwo, tam naprawdę on razi na Powązkach. On razi swoją formą, swoją dramatyczną formą przytłaczającą te groby. On symbolizuje również to, czym my Polacy, w szczególności rodziny, które straciły tam najbliższych, czym jesteśmy przytłoczeni. Jak starano się nas przygnieść różnymi sprawami, abyśmy głowy nie podnosili i abyśmy się prawdy nie domagali. Drodzy Państwo, dzisiaj ten pomnik gdzieś nieco bliżej centrum Warszawy ma powstawać, ale nie dajmy się zwieść. Tak naprawdę jedno jest miejsce na ten pomnik.
i to miejsce wskazał naród. Vox populi, vox Dei. Dzieje się historia na naszych oczach i niech nikt nie śmie twierdzić, że książę Poniatowski postawiony tam w latach 60. musi tam stać, bo to jest miejsce historyczne. Miejsce historyczne, drodzy Państwo, nazywało się kiedyś Pałacem Namiestnikowskim. Ja mam nieodparte wrażenie, że ono nadal cały czas jest Pałacem Namiestnikowskim. Jest to bardzo smutna konkluzja, dramatyczna, ale to nie jest tylko moja konkluzja i moje spostrzeżenie. Pomnik stanie na krakowskim przedmieściu, w moim przekonaniu, nie prędzej, to później. Ale w tej chwili, w kampanii wyborczej, nie jest to sprawa pierwszoplanowa. Czekaliśmy 5 lat, poczekamy jeszcze. Polacy są ciepli i Polacy pamiętają. Pamiętają o swoich elitach, pamiętają o swoich bohaterach. O niektórych przyszło nam pamiętać, dopominać się tej pamięci dużo dłużej, drodzy Państwo. Wspomnę choćby o żołnierzach niezłomnych, zwanych wyklętymi. Któż ich wyklął? Ano ci, którzy powiedzieli, że jeżeli oni są bohaterami, to kim my jesteśmy? Drodzy Państwo, tak. Kim? Zdrajcami. Dlatego, drodzy Państwo, musimy zadbać o to, żeby Polska była rządzona w sposób suwerenny, żeby była suwerenem, żeby była państwem prawa, żeby to państwo wreszcie zaczęło działać, bo wszyscy mamy już naprawdę dosyć tej sytuacji, w której to dzisiaj, co po niektórzy mówią, że przeżywamy złotą erę Polski, złotą erę. A młodzi ludzie wyjeżdżają za chlebem, a ludzie umierają, nie doczekawszy się wizyty u lekarza, a wszyscy drżymy, myśląc o zagrożeniu ze wschodu, a armia została pozbawiona zdolności bojowej. A boimy się wieczorem wyjść na ulice naszych miast, a zastanawiamy się nad tym, czy otrzymamy w przyszłości, kiedy chcielibyśmy już po ciężkiej pracy życiowej odpocząć, nasze świadczenia, nasze emerytury czy renty, jeżeli będziemy chorzy. Drodzy Państwo, czy tak wygląda złota era w kraju, któremu przecież niczego nie brakuje? Bo Polska to wspaniały kraj, mający przecież wszystko to, o czym mogliby tylko sąsiedzi nasi marzyć. Mamy i bogactwa naturalne, i wspaniałe żyzne ziemie, i piękne lasy. I mamy nade wszystko ludzi niegłupich i bardzo pracowitych. Polacy, jadąc za chlebem, naprawdę deklasują miejscowych pod względem wydajności pracy, pod względem innowacyjności, pomysłowości. Drodzy Państwo, naprawdę, dlaczego nie mogą tego czynić w kraju? Dlaczego w kraju grozi nam krach demograficzny? Dzieci się nie rodzą, a Polki na emigracji, tam gdzie trafiają na dobry grunt, gdzie mają perspektywy ekonomiczne, pozwalają sobie na to, żeby rodzić trójkę, czwórkę dzieci. Drodzy Państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby demontować nasz kraj. Również zwróćmy uwagę na to, jak przecież myśmy od tych 5 lat się pogrążyli. I jeżeli ktoś mówi, że tragedia smoleńska nie miała wpływu na nasze bieżące życie, to niech się mocno nad tym zastanowi, bo rzeczywiście przypomina tą kurę, którą ktoś powoli
na żywca gotuje w garnku, podwyższając temperaturę. Ona nie zauważy, jak się zamieni w rosół, bo jak do wrzątku ją wrzucimy, to wyskoczy. Ale jeżeli ją powoli podgrzewamy, to się ugotuje. Drodzy Państwo, my tak samo dajemy się gotować. Wy może akurat nie, bo wy jesteście świadomi, to wiecie, ale wielu z nas daje się mamić, daje się stumaniać mainstreamowym mediom, nie patrząc na to, jak wygląda rzeczywistość. A rzeczywistość jest naprawdę niezbyt kolorowa. I ta rzeczywistość posmoleńska pokazuje, jak jesteśmy słabym państwem.